там, так би виконує. Да, все в Володимирі, Ципріан, Володимир. Євгеніуш. Євгеніуш. Przeżył Mikołaj, no tato, czyli Arkadiusz. I więcej nikt. A pozostali z Konstanty? Nie, Konstanty, tak, to brat. No to co, oni byli z tej Syberii, to po prostu wzięli się i szli z powrotem, tak? Formowali się w wojsko i szli. Nie, to ich zmobilizowali tam, ale mieli dowódcę ruskiego już. Oni szli z wojną, ale przy dowódcę mieli nie Polaka. Wiesz, wywali ich najpierw i wywieźli na Sybir. Tak, na Sybir. Później potrzebowali mięsa armatniego. No. I sformowali wejmienia ruskiego dowódcę. A czy to było tak, że oni sami... I gonili w ramach akcji, wiesz, ten, do tego na Armię Czerwoną, nie? No, ale to nie było tak, że oni sami sobie uciekli. To oni byli wszyscy pod Wężami, to ta jednostka Polaka. I chcieli iść ratować Warszawę, pomagać tym akowcom. Czy nie udało im się wejść, jak to było? Oni stali po tej drugiej stronie Wisły. Oni stali z ruskimi tam, tak? Tam, gdzie... Tak, tak. No i nie puścili ich. Chcieli pomóc dać Warszawie, ale nie, ruskie dowódcy nie puścili. Ale w końcu puścili, tylko że to już za późno było. A to już za późno, to już nic nie dały rady. I wszyscy zginęli, już było powymiatane. Dzieci przyszły. Wiesz, jeszcze później Niemcy wypalą całą Warszawę. Tak. Zbliża. Tak, z Gliszcza ten. No wiesz, że to było. Ja się, my się dopiero w tamtym roku dowiedzieliśmy, jak właśnie byli tutaj. Właśnie dokładnie w tym samym dniu były uczestniczki powstania warszawskiego. To dla mnie było wielkim szokiem, że oni tego nie bombardowali, że oni po prostu szli w Warszawie, budynek po budynku i podsadzali ładunki wybuchowe. To po prostu to nie było żadne bombardowanie. Oni po prostu. Mieli kamień na kamieniu, miał nie zostać. Tak, ale po kolei. Systemowo wyburzali. Tak, systemowo po prostu wyburzali miasto, nie? Tak. A przez ten czas Armia Czerwona stała po drugiej stronie. I dużo tych Polaków, i wiesz, i też się wojna, koniec wojny się przez to opóźnił. No ale to po co na przykład Ruscy nie chcieli, bo wiesz, jak Niemcy wyburzali, no to tamci mogliby podbiec i powiedzieć, słuchajcie, to jest nasze miasto i nie wyburzajcie, nie? Dlaczego Ruscy właśnie, ale chcieli jak najwięcej, żeby wojska zginęło, tych powstańców, żeby nie mieć problemu. Przecież tam nikogo już nie było, no, oni budynki wyburzali. Wojsko wyprowadzili. Ale akurat w Ruskim też było to na rękę, żeby Warszawę zniszczyć na tyle. Przecież był plan po wojnie. Plan był taki, że stolicą Polski miała być nie Warszawa, tylko Łódź. Chodziło też o psychologiczne pewne rzeczy. Jest robotnicza, nie? No, natomiast wiesz, to nie było takie proste. Ale jednak ludzie się uparli, że chcieli, żeby Warszawa była stolicą i że odbudują i odbudowali, tak? Olbrzymim wysiłkiem, bo parę innych sterówek zostało rozebranych po to, żeby dostarczyć cegły. Przez pierwsze 10 lat, 10 razy więcej kasy szło na wieś, na UB, niż na tą budowę Polski. 10 razy więcej musieli wydać na budowę całego aparatu bezpieczeństwa, jak na budowę, nie? No i jeden twój brat, babciu, zginął już po wojnie. Po wojnie. No to powiedz, jak to będziesz. Dzisiaj nam mówiłaś, że on walczył z władzą ludową. Walczył z władzą. Ale już to Ruscy całkowicie rządzili. Ale on jeszcze, wiesz, poszedł na most. Bo byli żołnierze, że pilnowali mostu, że był kryszny, bo była wiosna i lud rozwodził się. I oni wysadzali ten lud? Oni wysadzali, a on poszedł do tych żołnierzy i poprosił, żeby mu dali te opile, jakieś nam wyjrzeć. I poszedł pod posterunek. Pod posterunek UB? Tak, pod posterunek ubowców. A tam w Burowie czy w Annopolu? Koło Annopolu. To on w Annopolu zginął. W Annopolu zginął. Annopolu. No i chciał wysadzić ten budynek. Chciał wysadzić ten budynek, bo te ubowce bardzo dopuszczali ludziom. I prześladowali. Prześladowali i mordowali. A on był młody, wrócił z wojska, wiedział, że wszystkie jego bracia partyzanci byli i chciał tych ubowców, wiesz, trochę załatwić. Ale załatwił siebie też. Ale tam też wszystkie okna wysadzili, bo to był straszny. Wysadził to, ale sam te zginął. Okna wszystkie powypadywane. A jego ciało, nie, on sam się zabił. Jemu się rozerwała to.
nie dał rady wyrzucić tego i mu rozerwało się w ręce, nie jego całego rozerwało. Ja jeździłam stąd już na pogrzeb, to posterunek nie. Nie, z mamą, ale mama była mała. Mała była, małym dzieckiem. Miał 4 lata. No. No i po ścianie skrawali ludzie te jego zwłoki, włosy, głowę, wszystko i owinęli tam w jakieś tej pochowanie. I mówiłaś, że miał co na twarzy, było zdjęcie leżało, czapka. Tak, tak. Zdjęcie i szczątki w trumnie i tyle. Taka była wolna. Tej opcji, co myślę, że tutaj wszyscy, którzy się znajdują, czy właśnie takie te tradycje wolnościowe są bardzo... Tak, tak, to no jednak... No ale dobrze, że są dzieci. No oczywiście swoje przeżycia z czasów wojny, no bo większość jest właśnie, no tak jakby mamy rówieśnikami, czyli urodzili się gdzieś tam krótko przed wojną. Jeden na przykład z tych starszych, jeden mężczyzna z tych starszych osób tutaj pochodzi spod Warszawy, z Radzymina, tak? Czy z Radzynia. No i właśnie też opowiadał jako dziecko, no właśnie, że pamięta do dziś, ma to w głowie, jak widział tą płonącą Warszawę, tą Lunę, że oni stali tam, no wszyscy ludzie, którzy gdzieś tu w pobliżu mieszkali, i że to było takie straszne wrażenie, jak to właśnie ta Luna unosząca się nad miastem i te wybuchy, że mają to w głowie, tego się nigdy nie zapomni, jak właśnie płonęła ta Warszawa, a oni gdzieś tam nieopodal mieszkają. Przyglądali, obserwowali, patrzyli na to z ciężkim sercem. No pewnie, że trudno jest o tym mówić, ale też no, żeby nie zapomnieć, no też trzeba mówić o tym i opowiadać innym. Ja kiedyś nie czułam taką starszą panią, która mi właśnie mówiła, że ona brała udział w powstaniu warszawskim, była wtedy nastolatką, była łączniczką. Chodziła właśnie w kanałach i mówiła mi, że to było straszne, że to był wielki głód, że oni mieli ciotkę na Pradze i że tam z wiosek ludzie dowozili jakieś jedzenie, czy tam z Pragi jeździli na wioski, bo w Warszawie nic nie było możliwości do kupienia. I oni do tej ciotki całą rodziną chodzili na obiady, na piechotę, chyba ze 4 godziny im to schodziło w jedną stronę. Jeden most był chyba wtedy. No ale mówię, że też pamięta, że to był straszny głód dla tych ludzi, którzy byli po tej zachodniej części Wisły i nie mieli nikogo gdzieś na wiosce w Warszawie. Zimno. To jest też ciekawe, że tutaj ja też się dowiedziałem dopiero o rozwijaniu, że tak naprawdę Warszawa nie została zniszczona przez powstanie Warszawy. Że te uczestniczki powstania, one mówiły, że słuchajcie, po powstaniu warszawskim w zasadzie no Warszawa była zniszczona, nie wiem, w 20%, nie wiem, w 25%. Natomiast całość później, to było 2 miesiące później, zniszczyli Niemcy tymi po prostu wysadzaniem budynków, nie? Więc jakby, że samo powstanie nie było takie niszczące, nie? Dom po domu, tak systematycznie, ulica. To bo właśnie te panie, które tu były rok temu, one dokładnie były, jak to nazywa, łączniczkami. One wtedy też były bardzo, bardzo młode i miały wtedy listę między poszczególnymi podstawnikami. To zaśpiewamy coś. Zaśpiewamy. Czekamy na ten.